Dzień dobry wszystkim. Wybiła godzina 18. Myślę, że możemy powoli zaczynać. Poczekamy jeszcze oczywiście 2 minuty na spóźnialskich i wtedy będziemy może mogli zacząć nasz kolejny już webinar z współpracy z Linux. Radku, możesz potwierdzić, że ekran prezentacji dobrze widać? Pięknie. Jeszcze spróbuję jedną rzecz. Chciałem spróbować, to czy mogę. O, w ten sposób. Jak to teraz wygląda, Radek? Bardzo ładnie. Dalej widać tylko ekran prezentacji. Dalej widać ekran, weź na pierwszą stronę i możesz ją włączyć. I za pół minuty startujemy. Ok, widzę, że czytelnicy, słuchacze piszą, że słychać nas, więc myślę, że możemy zaczynać. Wybiła 18.02, nie ma też co przeciągać. Tutaj ja tą prezentację otworzę oczywiście zaraz całą, tylko wpuszczę pierwszą interakcję. Ok, to więc zaczynajmy z naszą prezentacją. Interakcję ja będę puszczał, więc ty się tym jeżeli nie masz taką zajmuj. możliwość, no to świetnie, to tak zróbmy. Ok, więc witamy Was serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze. Dzisiaj Ale będziemy. włącz webinar, w sensie prezentacja. No jest włączona. Nie widać jej? Na pierwszą stronę całą, w sensie. Pierwsza strona cała. No na pełny ekran. Nie widać pełnego ekranu? Nie. Ok, dobra, to momencik, to otworzymy to inaczej, jednak zrobimy w ten sposób. Dobra. Dobra, teraz powinno ok. Widać cały ekran? Tak, widać, Ok, potwierdzam. w takim razie witamy Was serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze, na którym omówimy analizę techniczną i finansową spółek 11bit oraz Asseco Poland. To już jest nasz 9 bodajże webinar ze współpracy właśnie z Linux. Tym razem omówimy dwie spółki. Wcześniej omawialiśmy do 6 spółek. Tym razem skupimy się bardziej trochę na analizie technicznej i finansowej. Nie będziemy już tak szybko analizować spółek, tylko troszkę dogłębniej. To jeszcze będzie takie zahaczenie o podstawy analizy technicznej i finansowej. Następne webinary już będziemy wchodzić bardziej w tematykę analizy technicznej i pokazania, jak my używamy analizy technicznej, co my stosujemy, na co patrzymy, bo zazwyczaj do tej pory na to omawialiśmy spółki same, bez właśnie większego omówienia analizy technicznej w szerokim rozumieniu. Ok, więc witamy. Ja nazywam się Pascal Bodnar. Z Wami jest również Radosław Michał Suchy. Od 2014 roku prowadzimy GPW Atak. Od blisko 2 lat jesteśmy związani z Linksem, czy też prezentujemy naszą wiedzę na łamach Links. No i tak też dzisiaj mamy zamiar się z Wami podzielić troszkę naszą wiedzą o tym, co myślimy o tych dwóch
w naszej opinii fajnych i dobrych spółkach. No i tutaj ode mnie dodam, że 11bit, który będzie omawiany podczas tej prezentacji, no to był to spółka moja na ten rok. My wybieraliśmy, na samym początku prowadziliśmy webinar ze współpracy właśnie z Links, gdzie przedstawiliśmy najlepsze spółki. Wtedy wybraliśmy 4 najlepsze spółki, no i 11bit było to jedną spółką, którą ja wybrałem jako tą główną spółkę. I dochodzimy właśnie do disclaimera. Jak zawsze wskazujemy na to, że my nie robimy doradztwa inwestycyjnego, my nie robimy żadnych rekomendacji. To, co my przedstawiamy, to jest jedynie nasze takie wskazówki, nasza ocena sytuacji. Wy powinniście research zrobić, wy powinniście analizę dokończyć, wy powinniście zimną głowę posiadać i ewentualnie doszukać się nowych informacji. Jeżeli wam się coś nie zgadza, to omówić to na przykład na naszej stronie, na naszym czacie. Tam to jest właśnie pole do omawiania, dyskusji i tak dalej. Więc my życzymy miłego słuchania w takim razie. Okej, to zaczynamy. Przejdźmy jak zawsze do ogólnej sytuacji na polskiej giełdzie. Już na ostatnim webinarze, który miał miejsce w maju, mówiliśmy o tym, że sytuacja na polskiej giełdzie, ogólnie na globalnym rynku, jest dosyć nieciekawa. Od tego momentu zbyt wiele się nie zmieniło, gdyż nadal uważamy, że jesteśmy w takim trendzie spadkowym, który oczywiście jeszcze się nie zakończył i który nadal trwa i rozwija się w najlepsze. Spójrzmy na WIG w interwale tygodniowym. O WIG-u mówiliśmy mniej więcej w miejscu tutaj. Tak, to był poziom bodajże 55 tysięcy punktów. Mówiliśmy, że jeżeli to wsparcie zostanie wybite, wówczas będziemy mogli mówić o przyspieszonym ruchu spadkowym. No i faktycznie widać, że spokojnie możemy wyrysować taki kanał spadkowy i ten kurs WIG-u nadal się osuwa. On się osuwa teraz do kolejnego wsparcia, jakie jest tutaj w okolicach 44 tysięcy punktów. To wsparcie zostało testowane już w latach 2013-2016. W 2020 roku zostało totalnie wybite. Miała miejsce wtedy ta znana wszystkim panika w związku z koronawirusem. Ale następnie kurs odbił, ponownie testował ten poziom i następnie mieliśmy rakietę. No teraz ten ruch spadkowy, wszystkie indeksy na całym świecie spadają, nie tylko polskie. Indeksy niemieckie, wszystkie MDAX, DAX, SDAX, indeksy zagraniczne w Stanach Zjednoczonych, S&P 500, Nasdaq, Composite, Nasdaq 100 też również spada, więc wszystko jest ze sobą powiązane. My jesteśmy rynkiem peryferyjnym, więc tak naprawdę dla inwestorów grubszych jesteśmy mało interesującym rynkiem, no i opadamy pod takim własnym ciężarem. Jesteśmy dosyć powiązani z tym, co tam się dzieje na Ukrainie. Inwestorzy się częściowo boją inwestować u nas, zwłaszcza też jak przychodzą takie pomysły, jak usłyszeliśmy w weekend o tym prawdopodobnym opodatkowaniu podatkiem w wysokości 50% od nadzwyczajnych zysków. Jak to dokładnie będzie wyglądać, jeszcze nie wiemy, ale rynek już tam próbował dyskontować i mocno nurkował na początku tygodnia. Jednym słowem, jesteśmy na minimach z 2010 roku. Mamy chyba tryb rysowania, więc możemy użyć na prezentacji. I do tego no, trzeba powiedzieć, że dalej spadamy odczyty, jeżeli chodzi o inflacyjne odczyty, no to mamy 16% teraz. Wyskoczyło, więc sierpień był rekordowym, kolejnym rekordowym miesiącem, gdzie odczyt był no, historycznie wysoki od 25 lat. Spodziewane są prognozy dopiero, że w 2023 od lutego, w lutym będzie drugi szczyt inflacyjny i potem będzie spadek. Więc czekamy po prostu na ten luty i zobaczymy, jakie odczyty będą w lutym.
A jeżeli o WIG chodzi, no to już tutaj został omówiony przez Pascala. Możemy przejść dalej. Przejdźmy dalej. My omówimy, tak jak wspomnieliśmy na początku, dwie spółki, które trzymają się na tle całego rynku bardzo dobrze. 11bit oraz Asseco Poland, pomimo że również dostały troszkę w tyłek, to trzymają się względnie dobrze i mają taką rolę, przynajmniej Asseco Poland, spółki defensywnej. O 11bicie właśnie teraz będzie mówił więcej Radek. Znaczy ja wiem, czy w przysłowiowy tyłek Asseco Poland dostał? Też się dobrze trzyma, jak cała branża informatyczna, więc tutaj nie powiedziałbym, że w tyłek dostał. Dalej jest przy tym wsparciu 70 zł, 70, między 70 a 75 zł krąży, więc patrząc na ogólny rynek jest to bardzo dobry wynik, tak? Więc przejdźmy teraz do 11bit. To jeszcze słówko, od początku roku Asseco Poland spadł 14%, więc no troszkę dostaw, tak, ale okej, okay. Później więcej o tym. Tylko, że wcześniej były dynamiczne, mocne wzrosty, więc 14% na ten dynamiczny taki ruch wzrostowy to jest stosunkowo, no dobrze, można powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że niewielka korekta, ale jeszcze można mówić o zwykłej korekcie, tak. Więc teraz dochodzimy właśnie do 11bit. Jest to jedna z dwóch spółek, które omawiamy. Ja wybrałem 11bit, Pascal wybrał Asseco Poland. I to są dwie różne, odmienne spółki, odmienne biznesy. 11bit można powiedzieć, że to jest bardziej spółka spekulacyjna. Asseco Poland to, jak Pascal powiedział, taka spółka defensywna, tak zwana spółka dywidendowa. Więc myślę, że to jest też bardzo dobra kombinacja, żeby ewentualnie rozważyć te dwie spółki do portfela. Ewentualnie mówię, sobie każdy sam przeanalizuje. Ja też jestem nieobiektywny, bo jak dobrze większość pewnie wie, ja 11bit mam w swoim portfelu. Więc tym bardziej musicie własną analizę zrobić. Tutaj ode mnie disclaimer, 11bit w moim portfelu jest i 11bit jest to taki główna odnoga tego portfela. Większość pieniędzy CD Projekt, bo ja też miałem dużo pieniędzy w CD Projekt, sprzedałem przed premierą gry Cyberpunk. Też na stronie było omówienie, podsumowanie tej inwestycji. I większość pieniędzy z tamtego zysku właśnie poszło po jakimś czasie w 11bit. Główne wejście w 11bit było w tym roku. No, ale tu już pominimy, taki disclaimer zrobiliśmy i właśnie teraz informacje ogólne. Tutaj też możemy rysować dalej. Laser jest tutaj na PowerPoincie. Gdzie jest ten laser? Nie mogę go znaleźć. Kliknij prawą myszką na prezentację i tam jest. No, ale to 11bit, jak tutaj został przedstawiony, jest to deweloper gier. Developer gier, głównie właśnie na PC-ty, na Steamie można znaleźć Frostpunk i tak dalej. Najbardziej znane tytuły to jest właśnie This War of Mine oraz Frostpunk. Zyski operacyjne zwiększają się, to jest bardzo dobry punkt w spółce. Zyski operacyjne mamy coraz większe. Po Frostpunku 1 oczywiście jest mała stagnacja, ale nie było po Frostpunk 1, nie było większej premiery gry, czyli od 11 października 2019 roku. Wtedy była data premiery Frostpunka na platformach PlayStation 4 i X1. W międzyczasie weszły dodatki do Frostpunka On The Edge przykładowo, który ukazał się w 2020 roku. Moonlighter się ukazał, ale to z wydawnictwa i 3 sierpnia z wydawnictwa również pojawi się South of the Cycle, ale to były bardzo małe projekty, czyli od 2018 roku, w 2018 roku Frostpunk 1 wyszedł na PC-ta, to od 2018 do 2022 nie było żadnej większej gry. Czy znaczy były tam, ale no nie większe, to racja.
to tak jak wymieniłem, były oczywiście dodatki do Frostpunka, do Moonlightera, był dodatek i tak dalej. I były oczywiście projekty wydawnicze, czyli zewnętrznych producentów. 11bit wydawał gry przedstawione South of the Cycle, ale to były bardzo małe projekty. To jest nic w porównaniu z grami własnymi, które wypuszcza 11bit. Przykładowo można też powiedzieć, że bo 11bit oczywiście wypuszcza, wydaje cudze gry zrobione przez inne studia i ma właśnie też produkcje własne. Więc my tutaj nie będziemy omawiać produkcji cudzych, czyli tak zwane projekty wydawnicze, bo one stanowią około 25% przychodów 11bit, więc to jest tak, mogę powiedzieć ogólnie, że nieznaczny procent. Więc żeby tutaj tej prezentacji bardziej nie zagmatwać, to opuścimy. My będziemy omawiać tylko gry własne. I 11bit, spółki producentów gier inaczej się analizuje, bo też chcemy przedstawić z analizy finansowej. Ja nie jestem zwolennikiem wyliczania szacunkowej ilości sprzedanych egzemplarzy. Moja taktyka polega na tym, że przed większą premierą sprzedaję większość akcji. Ja tutaj z rękawa nie wyciągam jakichś szacunków dotyczących sprzedanych egzemplarzy w rok od premiery, ile mniej więcej może się sprzedać. Są wyliczniki, wishlistę patrzy się i mniej więcej 25% z całej wishlisty w pierwszym tygodniu można powiedzieć, że będą to sprzedane egzemplarze i tak dalej. Są różne wskaźniki, ale nie do końca one funkcjonują. One bardzo mają mocne odrzuty w zależności od przyjęcia danej gry w momencie premiery, więc premiera będzie najważniejsza. Więc ja zagrywam po prostu na tak zwane sentymenty, które inwestorzy mają, i na końcu pokażę, jak te sentymenty wcześniej działały w innych spółkach, czy to w CD Projekt, czy Creepy Jar, 11bit, jeżeli chodziło o Frostpunk, więc to też na końcu pokażemy. Możecie też sprawdzić w Blizzardzie, Electronic Arts i tak dalej, że przed premierami gdzieś tak wcześniej oczywiście było tak, że 2 lata przed takimi większymi produkcjami były wzrosty, przed takimi kluczowymi produkcjami, bo jeżeli mówimy o Blizzardzie, Electronic Arts i tak dalej, no to tam oni wydają gry nawet kilka rocznie. Nawet niektóre studia kilkanaście rocznie gier wydają. Więc to jest nie do porównania z 11bit. Z 11bit właśnie jest dobrym podmiotem, tak samo CD Projekt, tak samo Creepy Jar, do zagrywania po tak zwane premiery, czyli na sentymenty, marketing działa i wychodzimy przed premierą 2 tygodnie przed. I przechodząc do slajdu, w 2021 roku, tak jak widzicie tutaj w slajdzie, na zysk operacyjny w 2021 roku zysk operacyjny wyniósł 30 milionów złotych, mimo że nie było tam większej premiery, więc to jest bardzo dobry wynik. Możemy zaznaczyć te 30 milionów złotych. W czwartym kwartale to było 3,7 milionów zysku operacyjnego i wzrost było 9%. No dobrze, to przejdźmy do następnego slajdu. I tutaj właśnie najważniejsza informacja jest, wczoraj spółka wydała takie szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku i spółka powiedziała, że to było 46 milionów złotych przychodów, że będzie za pierwsze półrocze, można zaznaczyć, narysować. Ty nie masz zaznaczania, że podkreślania? No to zmień ten las na podkreślanie. Będzie bardziej interaktywnie, bo ja niestety tego nie mogę zrobić. Mogę Nie wiem, czy widać. kredkę zaznaczyć. Długopis masz tam, czy tam kredkę. O właśnie, 46 milionów złotych, EBITDA wynosi 16,5 milionów, zysk operacyjny 13,5 milionów złotych i zysk netto 15 milionów złotych. To jeżeli chodzi o wstępne wyniki za pierwsze półrocze. Przeliczając na drugi kwartał, bo oczywiście za sam drugi kwartał spółka nie podała, no ale mając wiedzę, jak
wyglądały wyniki za pierwszy kwartał, no to możemy powiedzieć, że przychody były w rzędu 28 milionów złotych i zysk netto był na 11,2 milionów złotych. I tutaj, co najważniejsze do podkreślenia, analitycy, na przykład analityk z domu Boś mówił, że spodziewa się, że w drugim kwartale będzie 8 milionów zysku netto, gdy tutaj już szacunki mówią o 11,2 miliony złotych zysku, więc rozbieżność, przeskok jest widoczny. Do tego analityk domu maklerskiego Boś mówi o 21 milionach złotych przychodów, gdy będzie prawdopodobnie 28. To są szacunki oczywiście spółek. Raport finansowy będzie wypuszczony, to też jest ważna informacja, jutro. Prawdopodobnie zostanie wypuszczony albo przed dziewiątą, albo po sesji, bo takie są wymagania prawne. Spółka WIG nie może publikować raportów finansowych podczas sesji. I BDM powiedział, że w całym 2022 zysk netto spodziewa się na 12,8 milionów złotych, gdy już w pierwszym półroczu mamy 11,2 miliony złotego, więc już tutaj mamy rozbieżność między takimi szacunkami analityków z domu maklerskich, a realnymi wynikami, które spółka prawdopodobnie osiągnie, więc to jest bardzo dobry element, czyli jednym słowem nastroje w 11bit, sentyment jeszcze będzie się poprawiał, bo konsensus tak zwany spółka przebija, więc to jest też bardzo dobra informacja. Więc teraz możemy do takiego porównania branżowego dojść, przejść czyli do następnego slajdu. I że tutaj też mieliśmy taki wstęp do analizy finansowej zrobić, no to też powiemy o takich najważniejszych wskaźnikach finansowych. Większość z Was najważniejsze wskaźniki finansowe to pewnie ma w jednym palcu, ale krótko też omówimy i dopiero w następnych webinarach będziemy bardziej wchodzić w tą tematykę. Więc tutaj pokazaliśmy wskaźniki cena do wartości księgowej i cena do zysku operacyjnego, jeżeli chodzi o trzech największych konkurentach 11bit, czyli CD Projekt, Creepy Jar i CI Games. I można korzystać z cena do zysku lub cena do zysku operacyjnego, wykorzystanie ceny zysku operacyjnego zamiast ceny zysku netto pozwala odrzucić zdarzenia tak zwane jednorazowym. I to chodzi o to, że w dużym uproszczeniu ten wskaźnik mówi, informuje nas o tym, ile lat zajmie, zanim zysk wygenerowany przez firmę pokryją cenę, którą byśmy za nią w danym momencie zapłacili. I żeby uprościć to jeszcze, należy powiedzieć, że w dłuższym okresie średni poziom dla wskaźnika całego WIG i dla indeksu WIG, dla wskaźnika cena do zysku, no to jest wynosi około 15. To jest taka uśredniona wartość. Tutaj w 11bit widzicie, że 15 to jest cena do zysku. Zazwyczaj na WIG taka uśredniona. Spółki gamingowe przed głównymi premierami oczywiście mają wyższy wskaźnik cena do zysku operacyjnego, czy tam cena do zysku w zależności netto, w zależności kto jak stosuje wskaźnik, ten i ten. Można oba stosować i porównywać oczywiście do innych spółek. To jest najważniejsze, do innych spółek porównujemy. I w gamingowej branży no to jest norma, że cena do zysku, czy tam cena do zysku operacyjnego to jest powyżej 10. To jest norma przed większymi premierami, to nawet i CD Projekt dobijał do 100 przed Cyberpunkiem, bo rynek oczywiście spodziewa się w najbliższych 2 latach, że spółka podwyższy znacznie zyski. I tutaj mamy 11bit cena do zysku operacyjnego wskaźnik 40,04, ale w ciągu 2 lat, 2023 i 2024, spodziewane są 3 duże premiery gier. Takie z budżetem na 110 milionów złotych, gdy Frostpunk sam miał 10 milionów złotych. I teraz dla porównania też powiem, że Wiedźmin 2 miał budżet około 30 milionów złotych, a Wiedźmin 3 miał 120 milionów złotych. I Wiedźmin 3 bardzo mocne
zyski przyniosły. I tutaj budżet na te trzy gry 11-bit, które mają zostać wydane w ciągu 2 lat, będzie właśnie 110 milionów złotych, więc to jest duży przeskok w porównaniu do Frostpunk 10 milionów złotych. Trzy gry, które własne, które 11-bit wyda 110 milionów złotych. No i później dojdziemy do szacunków, jakie są szacunki, jeżeli chodzi o przychody w 2023 i 2024. I to będzie zupełnie inna liga. Do tej pory 11-bit uzyskuje mniej więcej rocznie, uzyskiwał, miał 30 milionów złotych zysku netto, 20-30 w ostatnich latach, dwóch. I jeżeli dojdziemy do Frostpunk 2, do premiery, która ma mieć w 2023, to zaraz dojdziemy do tego, no to wtedy już spółka będzie osiągała 100 milionów, 120, 130 milionów złotych zysku netto rocznie, więc przeskok będzie niemiłosierny. I to moim zdaniem są konserwatywne jeszcze szacunki. Więc w porównaniu do innych, do CD Projekt, jeżeli chodzi o CD Projekt, no to mamy cenę do wartości księgowej 5,60, cenę do zysku operacyjnego 43. No to jak porównujemy do 11-bit, która ma w przyszłym roku mieć dwie duże gry i w 2024 jedną dużą grę, no to moim zdaniem jest to wskaźnik bardzo dobry, o tak, optymalny, żebym tak powiedział. Cena do wartości księgowej, jeszcze nie powiedziałem, co to jest, no to krótko jeszcze powiem, że teoretycznie wskaźnik cena do wartości księgowej mówi nam, ile płacimy za jedną złotówkę aktywów netto spółki. I najlepiej jest, jeżeli cena do wartości księgowej wynosi, no im bliżej zera, tym lepiej, w sensie poniżej 1, no to wtedy płacimy po prostu mniej za aktywa, które są zbilansowane w spółce. No ale mówię, no to bilans można, też są różne kreatywne możliwości pudrowania, więc, no ale to już nie będziemy wchodzić w szczegóły, przejdziemy dalej. I tutaj właśnie chciałbym przedstawić te trzy gry główne, które 11-bit ma wydać jako produkcję własną, no to Frostpunk 2 w drugim kwartale 2023, to jest spodziewana data, to jeszcze spółka tego nie potwierdziła, ale to jest spodziewane, i prezes w wywiadzie dla Puls Biznesu pod koniec sierpnia nie zaprzeczył tym datom, więc są to faktycznie realne daty. The Alters, czyli do tej pory nazywany projekt Dolly, nazwa tej gry została opublikowana i to spodziewamy się w czwartym kwartale 2023 i projekt 8, czwarty kwartał 2024. I po wielkości tych kwadracików możecie zobaczyć, że projekt 8 i Frostpunk 2 to będą największe takie produkcje spółki, a The Alters oczywiście będzie najmniejsza, chociaż też duża, bo też zaraz powiemy, omówimy, jakie budżety wyglądają. Przejdźmy do następnego slajdu. No tak, więc tutaj zostało powiedziane, że Frostpunk 2 w drugim kwartale 2023 ma zostać wydany. Budżet spodziewany to około 45-50 milionów złotych, więc to jest większy budżet niż miała gra Wiedźmin 2, bo Wiedźmin 2 miało budżet w wysokości 30 milionów złotych. Nad grą pracuje aktualnie 60 osób, w szczycie produkcji ma być docelowo 80 osób. I tak jak mówiłem, jest to jedna z największych produkcji obok Projekt 8 spółki. I co ciekawe, tutaj szacunki są sprzedaży na około 1,9 miliona kopii w rok od premiery, gdy teraz mamy, gra się znajduje na 7 miejscu na wishlist. Są szacunki, że wishlista jest na poziomie już 1 miliona. To są szacunki, gdyż do wishlisty mają tylko spółka praktycznie dostęp. I spółka opublikowuje zazwyczaj właśnie liczbę wishlist na Steamie,
my możemy tylko zobaczyć followersów. I to mniej więcej zazwyczaj wygląda tak, że wishlista też są takie wskaźniki różne, żeby obliczyć tą wishlistę, że to jest razy 9 followersów. My mamy na Steamie, możemy zobaczyć faktycznie, czy na partnerskich takich serwisach możemy faktycznie followersów zobaczyć, ilość danej gry, ale nie możemy wishlisty zobaczyć, więc liczy się razy 9, taki jest wskaźnik, ale nie do końca, bo followersów akurat bodajże Frostpunk 2 ma aktualnie 60 milionów, 60 tysięcy, przepraszam, więc nie do końca to się sprawdza. I zobaczcie, i wishlista teraz wynosi 3 razy więcej niż to miał Frostpunk 1 na dzień przed premierą gry. I Frostpunk 1 miał w jeden rok sprzedaż na wysokości 1,5 miliona egzemplarzy. Tutaj spodziewają się analitycy sprzedaż Frostpunk 2, sprzedaż na 1,9 miliona kopii w rok od premiery, więc jest to moim zdaniem konserwatywna liczba. Więc to też może podbudować potem nastroje, bo ja będę grał pod właśnie Frostpunk 2, sprzedając 50% i potem jeszcze zostawiam akcję na ostatnią grę z własnego wydawnictwa, czyli na Projekt 8. I wtedy sprzedam całość już 2 tygodnie przed projektem 8. Więc jak Frostpunk 2 przebije to szacunki analityków, jeżeli chodzi o sprzedane egzemplarze, czyli przykładowo dobijemy do 3 milionów kopii od rok lub nawet do 2,5 miliona kopii od rok od premiery, no to już będzie bardzo świetny wynik. Jeżeli dobijemy do 1,9 miliona kopii rok od Frostpunk 1, no to będzie też dobry wynik, bo spełnimy oczywiście taki tak zwany konsensus analityków, to jest średnia taka na razie z dwóch domów maklerskich, które znalazłem, przeszukałem. Inne domy maklerskie jeszcze nie widziałem, żeby jakichś większych szacunków wykazywały. No więc to jeżeli chodzi o najważniejsze informacje. Najważniejsza informacja, że jeszcze w lutym bodajże tego roku byli na wishliście na 15 miejscu Frostpunk 2, potem po paru miesiącach na ósmym miejscu, teraz Frostpunk 2 jest na 7 miejscu. Więc to jest dobry prognostyk. I przejdziemy do następnego slajdu, bo nie będziemy omawiać cały czas Frostpunk 2, mimo że to jest teraz najważniejsza produkcja, pod którą się zagrywa. I druga gra to jest The Alters, wydana zostanie w czwartym kwartale 2023, szacunkowo oczywiście. Budżet ma być na 25 milionów złotych. Teraz aktualnie to jest ponad 100 tysięcy wishlist. Wishlista wygląda na 100 tysięcy i sprzedaż ma być, to są też szacunki, około 1,5 miliona kopii w rok od premiery. I mówi się też, tak, to jest też taka niepisana zasada w branży, że jeżeli jakaś gra przekroczy 100 tysięcy na wishliście, no to można mówić o takim wstępnym sukcesie. Zawsze w branży gier komputerowych właśnie te 100 tysięcy wishlista to jest taka magiczna. Tylko też można się na tym przejechać ostro. Przejechał się przykładowo, bardzo znany nam przykład, Cyberpunk, czyli CD Projekt. Miał świetną, dużą wishlistę. Faktycznie na samym początku sprzedaż bardzo dobrze wyglądała. No i doszły komentarze negatywne i sprzedaż diametralnie siadła. Dynamika była bardzo mała sprzedaży. Ostatecznie nie sprzedała się tak, jakby tego CD Projekt zapragnął. Bodajże to było 18-19 milionów sztuk sprzedali do tej pory, gdy szacunki były na 25, a nawet 30, ktoś się spodziewał. No to dalej przejdziemy, bo The Alters to jest mniejszy projekt. I przeszliśmy do kolejnego takiego głównego projektu, czyli projekt 8, czwarty kwartał 2024 roku.
budżet ma być podobny jak Frostpunk 2, czyli na 50 milionów złotych, jest zaznaczone tutaj na slajdzie. Wishlista, brak jeszcze, bo na Steamie oczywiście nie ma. I tutaj są szacunki na 2 miliony kopii od rok sprzedaży i przychody spodziewane są od rok od premiery na około 126 milionów złotych. Więc to jest też pokaźny wynik. To bardzo zmieni. Frostpunk 2, jeżeli to będzie sukces, no to 11bit będzie na zupełnie innym levelu u producentów gier. To już będzie tak, już będziemy człapać CD Projekt. Tak, już tak mocno pod kolana będziemy dosięgać, o tak. Musi Frostpunk 2 faktycznie być sukcesem. Jeżeli projekt 8 wypali, to już w ogóle będzie liga ta sama praktycznie jak CD Projekt, bo wtedy będziemy, 11bit będzie miał trzy takie wielkie, cztery w sumie gry z własnego z własnej produkcji. Cztery gry. CD Projekt ma dwie gry, w tym tylko jedna tak naprawdę udana. Czyli Wiedźmin. Projekt 8. Możemy powiedzieć, że też tutaj bardzo ważna informacja. Projekt 8 i w 11bit było bardzo duże ryzyko, że ten projekt zostanie anulowany. Dopiero pogłoski wychodzą, że projekt 8 jednak ma się dobrze i nie zostanie anulowany i ten cały projekt nie zaliczy tak zwanego odpisu. Nie wiemy, czy to by był odpis na cały projekt, czy tylko na niektóre elementy, które nie zostaną wykorzystane w przyszłych grach, ale było ryzyko anulowania tego całego projektu. Więc trochę budżetu by poszło na marne i to wisiało cały czas na spółce. Już spółka informowała o tym ryzyku rok temu, że może to być anulowane. Stąd nie były te wzrosty tak dynamiczne, tak się spodziewa właśnie z tego powodu, bo sentymenty były gorsze na tej spółce, a sentymenty na 11bit są ogólnie na spółkach producentów, które są najważniejsze moim zdaniem. I prezes w końcu wypowiedzi w wywiadzie dla Pulsu Biznesu. Tutaj właśnie są cytaty z wywiadu dla Pulsu Biznesu. Powiedział, że ten projekt ma się dobrze i jest bardzo małe prawdopodobieństwo anulowania tego projektu. I tą informację mamy dopiero od 3 tygodni. Więc mogę się spodziewać, ja się spodziewam też tutaj już większych wzrostów. Już to ryzyko zostało po części anulowane, choć dalej istnieje. Ale jak prezes spółki mówi, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo anulowania, jeżeli mówi o takim elemencie, no to zazwyczaj mówię, żeby prezesów spółek nie słuchać za bardzo, żeby samemu analizować i samemu mieć zimną głowę, gdyż prezesi no to są bardzo dobrzy marketingowcy. Tylko w tej kwestii o takiej skali możemy powiedzieć, że tutaj prawdopodobnie mówi szczerze, bo mieliśmy case właśnie CD Projekt, gdzie tam faktycznie spółka została pozwana o manipulację. No to tutaj cytaty możecie sobie przeczytać na slajdzie. Tutaj już nie będę tego cytować. Tylko powiem tutaj pierwszy cytat, że Przemysław Marszał mówi, że Przemysław Marszał mówi, że projekt 8 mimo początkowych problemów ma się dobrze i że anulowanie jest raczej niewyobrażalne. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze projekty 11bit, te trzy gry, które mają zostać wydane. Możemy przejść teraz do krótkiej analizy technicznej, czyli do następnego slajdu. Dalsze mniejsze plany spółki, no to jest na ten rok jest planowane wydanie gry Frostpunk na
komórki, czyli mobilny Frostpunk o nazwie Beyond the Ice. Ma to zostać wydane ze współpracy z chińską firmą NetEase. I tak jak mówiłem, prawdopodobnie będzie to w tym roku, więc czekamy. W tym roku, to znaczy w tym roku zostanie wydana już podana data premiery, o tak powinno być według słów prezesa. I to jest ten slajd, teraz jest aktualnie. To jest to, o czym na samym początku mówiłem, że spółki producentów gier rosną przed takimi głównymi premierami, gdzieś tak dwa lata przed. Już zaczynają się dynamiczne wzrosty. Tak jak tutaj widzimy, od 2016 roku, jeżeli chodzi o Frostpunk 1, możemy zaznaczyć ten 2016, żeby każdy widział. Od 2016 do 2018 roku był wzrost o 285%. Kampania marketingowa przed większymi premierami gier zaczyna się mniej więcej rok przed grą, przed premierą. Wzrosty już się zaczynają wcześniej, gdyż już wcześniej oczywiście są półsłówka, spekulacje, że taka i taka gra zostanie wydana. Już spółka o tym oczywiście informuje tak gdzieś w okresie 4 lata, 3 lata wcześniej, bo tyle mniej więcej trwa produkcja takiej gry 3-4 lata wcześniej, czyli 3 lata wcześniej już są pierwsze takie spekulacje, pogłoski. Po gdzieś tak 2 lata przed premierą już spółka informuje o danej grze tak mocniej i wtedy właśnie te wzrosty się zaczynają. Rok przed zaczyna się kampania marketingowa, gdzie przy takich grach to praktycznie każdy gracz słyszy o tej grze, więc automatycznie też inwestorzy mają tak zwane gorące głowy i inwestują w akcje. I bezpośrednio przed premierą, miesiąc przed premierą jest takie wybicie zawsze. No i ja w tych momentach właśnie mniej więcej sprzedaję. O, tutaj właśnie, gdzie jest zaznaczone. I to jest case, jeżeli chodzi o Frostpunk 1. W dalszym slajdzie będziemy mieć case Wiedźmina 3. Tutaj Wiedźmin został wydany w 2015 roku, trójka, i wzrosty też się zaczęły już 2 lata wcześniej, zaczęliśmy mieć wzrosty. Czyli od 19.05.2013 mieliśmy wzrost o 225%. Tutaj inwestorzy się właśnie spodziewali, że gra zostanie tego i tego wydana, że to będzie sukces. Już wyliczali zyski, właśnie analitycy wyliczali, że tyle i tyle egzemplarzy zostanie sprzedane. Inwestorzy mieli gorące głowy i zaczynał się diametralny wzrost. I właśnie zazwyczaj ja 2 tygodnie przed takim premierem sprzedaję i zobaczcie. I potem po premierze 19.05.2015 roku, case Wiedźmina 3 oczywiście, po premierze mieliśmy trend boczny. Więc wtedy było czas jeszcze, sprzedajemy, czekamy sobie parę miesięcy, patrzymy, czy spółka komunikuje rynkowi, że pracuje nad nową grą. Jeżeli pracuje, to znowu możemy zainwestować, będziemy mieć czas i gramy pod wzrosty. To jest moja strategia. Mnie nie obchodzą za bardzo szacunki analityków, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o zysk spodziewany z tych gier. Jest to drugorzędna dla mnie kwestia. Dla mnie najważniejsze to właśnie sentyment w spółce i żeby rynek cały i inwestorzy dostali tak zwane gorące głowy. I do następnego slajdu dojdziemy. Tu już przechodzimy do etapu analizy technicznej. O, mówię, na co patrzę tak pokrótce. I tutaj ogólnie patrzę zawsze w spółkach producentów gier, żeby był trend wzrostowy. Bo wtedy widać, że są dobre sentymenty. Jak jest trend wzrostowy, to jest to bardzo dobre podłoże, żeby wejść w jakąś spółkę. I takie podłoże teraz ma właśnie 11bit jako nieliczny producent spółek gier. I też patrzę na te największe świece, żeby one były na dużym wolumenie.
Świece wzrostowe muszą być na dużym wolumenie, bo wtedy możemy powiedzieć, że wtedy się odbywa akumulacja. Gdzie są spadkowe na dużym wolumenie lub wzrostowe, to również trzeba w środek świecy sprawdzić, czy dniówki, czy dzienne świece są również wzrostowe na dużym wolumenie i dzienne potem musimy sprawdzić też wewnętrznie, czy te bary, tak zwane sekundowe czy tam minutowe, też również obroty tam są na wzrostowych świecach, bo może być świeca spadkowa na dużym obrocie, ale potem, miesięczna przykładowo, ale potem jak zobaczymy, może się okazać tak, że dzienne świece, większość dziennych świecy wzrostowych jest na bardzo dużym wolumenie i po prostu jedna końcowa na końcu miesiąca była spadkowa na małym wolumenie, i dlatego się wyrysowała ta miesięczna na spadkowa ostatecznie na dużym wolumenie, co jest trochę takie. No nie oddaje prawdziwego obrazu, więc trzeba zawsze wchodzić w środek świec. No i tutaj mamy trend wzrostowy, opór jest na 600 zł, spać jest na około 460-480 zł. Przejdziemy dalej. Teraz do wykresu dziennego przejdziemy. Jest to wykres dzienny, tutaj też bardzo ładnie widać, że te świece wzrostowe są na dużych wolumenach. I tutaj jedna ostatnia jest faktycznie spadkowa na dużym wolumenie, ta ostatnia zaznaczona. Tylko jak tam wejdziemy w środek, to również zobaczymy, że de facto na spadkach to te obroty były znikome w porównaniu ze wzrostami, więc zawsze, jeżeli patrzymy na dzienną świecę, należy, przynajmniej ja tak robię, na multi intraday wchodzimy, na tak zwane bary wewnętrzne danej świecy, czyli wybieramy albo minutówki, ja używam sekundowych świec, czyli sekundówki. Patrzę po prostu obrót każdej sekundowej świecy, jak to przekładało się, jak to się rozmieszczało na nich. Jeżeli sekundówki mam wzrostowe na dużych obrotach, jest to dla mnie idealne podłoże do inwestycji. Wtedy widzimy faktycznie, że akumulacja jest. I tak samo wskaźnik AD, czyli akumulacja, dystrybucja. Tutaj na tym na dole wskaźniku widzimy, że obroty większe były na wzrostowych świecach, bo to właśnie ten wskaźnik AD pokazuje. Więc jeżeli ktoś stawia na analizę wolumenową, tak jak ja, i to mówię tak w wielkim skrócie, mówię o tej analizie wolumenowej, bo nie mamy zbytnio na to czasu niestety, no to wskaźnik AD jest takim pierwszym dobrym wskaźnikiem. I wtedy, jeżeli wskaźnik wzrasta, tak jak tutaj jest, no to znaczy się, że można powiedzieć, że tak zwana przysłowiowa akumulacja jest. No i to tyle na temat 11 bit, bo faktycznie trochę się rozgadałem. No troszkę, bo już mało Bardzo. czasu mi zostałeś, zostawiłeś, Radku. No ale No jestem do tego niestety. przyzwyczajony, że mam mało czasu na moje omówienie, dlatego od razu przechodzę dalej do Asseco Poland. Asseco Poland, moi drodzy, no to jest spółka, której nie trzeba też nikomu przedstawiać. Jest to główny przedstawiciel IT w Polsce, firma znana na cały właściwie świat, znana, obecna w 60 krajach, ma około na stan dzisiejszy 31 898 pracowników. Stan na koniec roku ubiegłego to jest 30 374, czyli mamy wzrost o ponad 1500 pracowników, czyli firma, jak widać, dalej się cały czas rozwija. No Spółka od. ciągle przejmują spółki nowe. To jest właśnie Tak, taki tak. clue tego Asseco Poland, Jak że spojrzałem, ile spółek oni mają u siebie w portfelu, to jest. To jest no właśnie naprawdę. to jest moim zdaniem to jest minus Asseco Poland, że faktycznie ta cała grupa kapitałowa jest Pokrótce przejdę olbrzymia. do tego. Pokrótce do tego przejdę, ale jeszcze tutaj najważniejsze te informacje. 60 krajach, to już powiedziałem, wskaźniki finansowe. Tutaj przejdziemy na koniec do szybkiego porównania do innych firm z IT. Cena, wartość księgowa 0,99, cena do zysku. Dalej też pokazałem, jak wygląda cena do zysku operacyjnego. Tutaj akurat 13,19. Rentowność cały czas na wysokim poziomie 7,5% ROE i ROA na 2,49. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,48 optymalne, zwłaszcza że mamy teraz jest, jak wszyscy wiedzą i na pewno też odczuwają w swoich kredytach te wysokie
stopy referencyjne. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,48 to jest taka optymalna, jeżeli o też, bo mieliśmy podstawy analizy finansowej zrobić, no to faktycznie wskaźnik ogólnego zadłużenia to jest taki optymalny, tak 0,50-0,55. Wtedy używa spółka właśnie dźwigni finansowej, jest to bardzo dobry znak. Asseco Poland, no to jak już Pascal powiedział, no to spółka dywidendowa, więc jeżeli ktoś chce dywidendową spółkę, no to nie jest to bardzo optymalny wybór, o tak. Tak, do tego też jeszcze przejdę. Zysk operacyjny za pierwsze półrocze 2022 roku wyniósł znowu więcej niż w roku ubiegłym analogicznym. Mamy wzrost o 40 i ponad procent. Przechodzimy szybko dalej. Tutaj szybkie omówienie tych segmentów Asseco Poland. Mamy trzy główne segmenty: Asseco Poland, Formula Systems i Asseco International. No, to jest to, o czym mówiliśmy, że jest bardzo rozbudowana i faktycznie mają takie dużo odnóg, o tak, biznesu. Dokładnie. Tutaj Asseco Poland główne przychody ma w Polsce. Tutaj żadna z tych spółek wymienionych nie jest notowana na GPW inaczej niż w Asseco International, ponieważ tutaj mamy Asseco Central Europe i Asseco Southeastern Europe. Obydwie spółki są notowane na giełdzie i one mają przychody głównie w Europie. Dużo przychodów wnosi spółce Formula Systems. Oni akurat generują te zyski poza Europą. Przejdźmy szybko do omówienia wyników za pierwsze półrocze. Przychody cały czas rosnące. Trend wzrostowy w tym pierwszym półroczu mamy 8,311 miliarda złotych przychodów. Zysk operacyjny, przepraszam, zysk ze sprzedaży 758 milionów złotych. Zysk netto 730 milionów złotych. Marża brutto ze sprzedaży cały czas stabilne 22%, to jest tak 20-25%, to jest poziom, jaki spółka utrzymuje od lat. Wydaje się, że ten wysoki wskaźnik jest utrzymywany przez to, że spółka właśnie działa na wielu rynkach i rozlicza się i zarabia i rozlicza się w tej walucie obcej, dlatego też to ryzyko walutowe można jakby dywersyfikować. Jeżeli polska złotówka jest słaba, to a dolar jest coraz drogi, no to akurat to jest in plus dla spółki. Aktualny portfel zamówień na stan publikacji drugiego raportu, znaczy publikacji raportu za pierwsze półrocze, to jest 12,5 miliarda złotych. Wzrost rok do roku 24%. Dla porównania konkurent spółki Comarch ma portfel zamówień, znaczy jego wzrost to jest 12%, 13% w tym roku, z tym, że są to dane z marca, jeszcze nie mam aktualnych danych, ale już widać też, że jest lepiej się dzieje, mogę powiedzieć tak, że lepiej się dzieje w spółce Asseco, gdyż ma no, silniejszy ten portfel zamówień. No Rekomendacje też. tutaj trzeba powiedzieć, że Asseco Poland, no to jest jedna z nielicznych spółek na polskim parkiecie, gdzie oni z roku na rok zysk operacyjny mają, powiększają zyski netto i zysk operacyjny. To jest bardzo dobra informacja. I jeszcze w połączeniu to, że aktualny portfel zamówień, no to 12,5 miliarda, no to spodziewamy się, że w przyszłości te zyski będą na podobnym poziomie, no, czy na większym. Wychodzimy z założenia, że większe, i w połączeniu to ze wskaźnikami najprostszymi finansowymi, czyli cena do wartości księgowej, cena do zysku operacyjnego, to faktycznie wskaźniki są bardzo optymalne, tak ujmę to konserwatywnie. Też do Ale nich to do jeszcze przejdziemy wskaźników jeszcze dojdziemy. do porównania z innymi spółkami, ale tutaj jeszcze szybko o tych rekomendacjach. Wszystkie wypuszczone zostały w lipcu. Mamy dwie rekomendacje na kupuj od domu maklerskiego Trigon 86 zł, Boś 84 zł, no i dwie takie neutralne na 73 i 77. My osobiście na rekomendacje jakoś nie patrzymy, bardziej z przymrużeniem oka, gdyż jak wszyscy wiedzą, rekomendacje często są inne niż aktualnie się zachowuje rynek.
Dlatego też tylko jako taka ciekawostka, aniżeli jak wskazówka, gdzie będziemy patrzeć na kurs, gdzie będzie stał kurs za powiedzmy rok. Akcjonariat też, parę słów o akcjonariacie. Akcjonariat bez udziału Skarbu Państwa. Bardzo, bardzo fajna informacja, gdyż Skarb Państwa lubi mieszać w spółkach, w których się znajduje. Głównym akcjonariuszem spółki jest Cyfrowy Polsat od bodajże ubiegłego roku lub dwóch. Już dokładnie nie pamiętam, musiałem sprawdzić, ale niedawno się wkupili dużym pakietem, niecałe 23%. Prezes Adam Góral, wieloletni prezes, cały czas posiada ten swój pakiet około 10%. W akcjonariacie znajduje się dużo, dużo spółek, nie spółek, towarzystw, funduszy inwestycyjnych oraz OFE. No, głównie też z tego powodu, że spółka notowana jest w WIG20, posiada dużą kapitalizację oraz jest chętnie obracana przez te wszystkie duże towarzystwa No inwestycyjne. Góral, to trzeba powiedzieć, że on był założycielem Asseco Poland. On tam jest od zawsze w tym akcjonariacie i to jest takie, i więc on cały czas faktycznie trzyma te akcje i nie sprzedaje. No i ładnie sobie zarabia, bo faktycznie Asseco Poland rośnie I kurs tak, cały czas regularnie. tak można zarabiać, a nie drenować spółki. Ale też nie o tym dzisiaj. Tutaj mamy porównanie tych trzech spółek. Ogólnie sektor, znaczy indeks, branża informatyczna trochę jest zróżnicowana, dlatego miałem ciut problem, żeby porównać te wszystkie spółki, ale najbardziej bym porównał spółkę Asseco Poland do Comarch, CWK. Tutaj akurat wszystkie te spółki mają CWK oraz CZO wyższe niż Asseco Poland, dlatego no chociażby patrząc tylko na te zwykłe, najprostsze wskaźniki finansowe, spółka no, zachęca, jest tania też do portfela długoterminowego na IKE, IKZE jako spółka typowo dywidendowa, gdyż jak zaraz zobaczymy, spółka od lat wypłaca stałą, rosnącą dywidendę. Oj, momencie, kto mi się tutaj slajdy zawirszowały. O, tutaj jest ten slajd z tymi dywidendami. Stopa dywidendy jest stale rosnąca. Nominalnie patrząc, ostatnia dywidenda została wypłacona w tym roku i nominalnie to jest 3,35 zł. No i tutaj trzeba Procentowo. też przerwę tobie, że to jest spółka też jedna z nielicznych na polskim parkiecie, która co roku faktycznie, I stale wypłaca. wypłaca dywidendę. Może Tak. to nie są królowie dywidendy jak w Ameryce, co 50 lat co roku faktycznie są wypłacane dywidendy, a tam nawet co kwartał. Ale od 2006 roku to jest pokazane, cały czas dywidenda była. Czy wcześniej była wypłacana, to nie mamy tej Nie informacji. mam, nie mam takich danych. Nie mam takich danych. Może zanim była notowana na giełdzie, to wypłacali. Nie mam takiej informacji, ale tutaj jak widzimy, ten trend wzrostowy jest. Radek mówi, że to oczywiście nie jest to arystokrata dywidendowy, ale no, aspiruje do No tego. polski na pewno jest. Aspiruje, bo w Stanach to musi mieć 25 lat takiego nieprzerwanego ruchu wzrostowego, ale tutaj no, mamy już 15, Tylko, że tam 16 lat faktycznie wzrostów. dywidenda jeszcze musi być wzrostowa. Tak, Cały czas tutaj nieustanna i mamy. wzrostowa. Więc Tak. tutaj mamy 16 lat, Tutaj trzeba jest. 9 lat i możemy mówić tak, mamy naszego arystokratę. Okej, to było omówienie w ekspresowym tempie sytuacji finansowej. Paru kwestii nie omówiłem, ale przejdźmy szybko do indeksu jeszcze WIG Informatyka, który znajduje się, jak chyba Radek wspomniał wcześniej, w trendzie wzrostowym już od dawna. Od roku 2022 widać pogorszenie nastrojów. No jest to globalne pogorszenie nastrojów, dlatego też nic dziwnego, że i tutaj jest trochę gorzej, Tak jak ale mówię, to jest ta korekta jest niewielka w porównaniu z tym wielkim takim trendem zgadza się. wzrostowym, tym ruchem wzrostowym, co był nie widzę, a z pamięci nie znam tego wykresu. No tutaj nie będziesz miał innego wykresu, bo mam tylko interwał tygodniowy akurat wrzucony. No tak, ale to jest 2013 z tego co pamiętam, z tego co widzę tutaj, więc od 2013 roku mamy taki duży faktycznie To wzrostowy jest trend. 17 akurat tutaj.
Ale to jest, Jak mówię, się dostać? to jest wiki informatyka, dlatego to jest mniej ważne, bo zaraz przejdziemy też do samej spółki. Dokładnie. Spółka w interwale dziennym przedstawia się, no, podobnie jak WIG Info, tak? Mamy tutaj tę tendencję spadkową, ale ona hamuje przy tym wsparciu, o którym Radek też mówi na początku naszego spotkania. 70 zł to jest takie dosyć ważne wsparcie i jeżeli ono zostanie utrzymane, no to możemy mówić, że nic złego się nie stało. Tak? Ten spadek ze 100 zł, pamiętam jak na bodajże majowym lub na pod koniec ubiegłego roku mówiliśmy o tej spółce, że tutaj jest drogo, tutaj w tym miejscu było drogo, tak? Ale tutaj robi się w miarę atrakcyjna cena i No, zobaczmy. 70 zł, jeżeli chodzi o te wskaźniki, które zobaczyliśmy, pomijając już tam, że oni faktycznie zbilansowali dużo aktywów, w sensie mają tam w niematerialnych i prawnych aktywów tam zbilansowane troszkę, chyba pół miliarda, z tego co pamiętam, czy coś takiego. Ale pomijając to, to i tak jest. No, dobrze wyceniane, o tak. Cały czas zysk operacyjny rośnie rok do roku, więc nie widzę tutaj na razie sygnałów, żeby miało się w spółce źle dziać. Te sentymenty są też tutaj pozytywne. Tutaj wykres w interwale miesięcznym, tutaj masz tą sytuację 2013 roku. Tutaj w latach 2010-2014 możemy mówić, że była tendencja boczna, ale od 2014 roku mamy jakby przyspieszenie tych wzrostów. W 2018 roku mieliśmy kryzys. Kurs jednakże dalej utrzymywał się nad wsparciem i następnie poszedł do góry. Tutaj znowu mała konsolidacja i znowu do góry, do okrągłej setki. Tutaj też się pojawiła taka brzydka formacja techniczna. Stąd też ona mogła zainicjować ten ruch wzrostowy, który się utrzymuje, ale broni się na 70 zł. Gdyby to miało zostać wybite, tu jest kolejne wsparcie na 60 zł. Jeżeli 60 zł padnie, następne mocne wsparcie to jest 50 zł. I tutaj jest też ta linia trendu wzrostowego, która się trzyma od tego 2013-2012 roku. To byłoby na tyle w ekspresowym wydaniu Asseco Poland. Czy macie jakieś pytania? Ale to teraz podsumowanie małe zrobimy. Więc 11bit, jak mówiliśmy, spekulacyjna spółka. Spekulujemy tutaj pod dobrą sprzedaż Frostpunka 2. Tutaj analiza finansowa jest drugorzędna. Moim zdaniem oczywiście możemy robić jak analitycy szacunkowe, ile egzemplarzy zostanie sprzedane, jakie przychody będzie, że przykładowo, że w całym szacunku są, że w całym 2022 będzie 60 milionów złotych, 61 milionów złotych przychodów. Potem są szacunki, że w 2023 już ma być 225 milionów złotych przychodów i w 2024 341, więc jeżeli chodzi o 11bit, o szacunkowe. W 2021 pierwszym mieliśmy 70 milionów przychodów. W 2023 już mają być to wysokość 225 tysięcy, 225 milionów i w 2024 340 milionów złotych. Więc ta skala. Jeżeli mamy wskaźnik cena do zysku operacyjnego 40, no to już widzimy, że tutaj zyski będą potrojone nawet. Zysk netto, tak jak mówiłem, w roku 2023 ma być 100 milionów ponad, a w 2021 to było 28 milionów. Gdy moim zdaniem te szacunki są i tak konserwatywne, myślę, że Frostpunk 2 sprzeda się większej ilości niż 1,9 miliona egzemplarzy. Tylko mnie to też trochę nie interesuje za bardzo. Okej, pod względem Projekt 8 mnie to interesuje, bo dalej jeszcze będę miał 50% akcji, ale dla mnie to jest drugorzędne, byle nastroje się zgadzały. No i druga spółka to jest Asseco Poland, którą Pascal omówił, to dywidendowa, tak jak mówiliśmy. Tutaj bardzo niskie wskaźniki są. Cena do wartości księgowej poniżej 1, czyli mniej płacimy niż kapitał własny spółki, w przeliczeniu na złotówkę oczywiście.
Jakbyśmy kupili całą spółkę po cenie rynkowej teraz, no to de facto kapitał zakładowy, kapitał własny by był wyższy. No i tak w wielkim skrócie. Nie wchodziliśmy tutaj ani tak w szczegóły finansowej, ani w szczegóły technicznej, bo to takie miało być pierw podkładka pod przyszłe webinary, bo wtedy już będziemy wchodzić bardziej właśnie. Cały webinar poświęcimy analizie technicznej i tam będziemy godzinę mówić, na co patrzymy dokładnie, bo to, co my teraz mówimy tak na szybkiego, no to są takie główne czynniki, takie główne, na które patrzymy, ale jest milion innych rzeczy, które są ważne. Dokładnie. Czy masz coś do dodania jeszcze, Pascal? No nie wszystko jesteśmy w stanie omówić w godzinę, zwłaszcza, że już przekroczyliśmy tą godzinę. Tutaj jeszcze może dwa słowa o tym, dlaczego te spółki wybraliśmy. Znaczy, powiedzieliśmy już to w sumie wszystko w tym godzinnym wykładzie, ale prezentacji, ale tylko takie krótkie spojrzenie na to, ile spółka Asseco Poland straciła od początku roku. To jest 14%, właśnie sprawdzam. Elevenbit to jest niecałe 8%, a cały WIG od początku roku do dnia dzisiejszego stracił dokładnie 33,81%. To jest bardzo fajna informacja i tutaj też mieliśmy trendy omówić i to właśnie ten jeden trend jest widoczny na naszej giełdzie, że WIG informatyczne spółki nie spadają tak mocno jak reszta. I WIG Games też się trzyma. Reszta leci na łeb i na szyję. Odzieżówka, spożywcze, budowlanka już zaczyna spadać, chociaż też mocno się trzymała do tej pory. Więc teraz widoczny trend jest jeden, czyli branża informatyczna ma się dobrze, co potwierdza Asseco Poland z wynikami. W 2021 miał znowu rekordowe wyniki. No i WIG Informatyka, no to jest taka branża odporna na różne kryzysy. Pracownicy mogą z różnych miejsc pracować. Do tego, jeżeli chodzi o Asseco Poland, no to oni są geograficznie, rynki mają w setkach państw różnych, w kilkudziesięciu państwach są widoczni. Też w kilkunastu mają swoje spółki. Spółki córki oczywiście. Więc to też zmniejsza trochę ryzyko, że w jakimś państwie nastanie jakiś większy kryzys, no to automatycznie, na przykład w Polsce, to automatycznie jest też kryzys w spółce samej. Nie ma tak. I w 11bit również. 11bit też ma wiele rynków, główny amerykański, możliwe, że chiński też i tak dalej, tak będzie w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy jakieś pytania na naszym czacie? Bo ja nie widzę, bo jestem w tym, w naszym naszej prezentacji, ale czy ty widzisz jakieś pytania, czy tylko ja będę widział? To znaczy jest pytanie, czy będzie na przykład takie techniczne, czy będzie nagranie z webinaru, no to będzie, tylko że po tygodniu. Tak, tak, zawsze jest nagranie. Dopiero. Czy spółka z wydawnictwa ma już coś powiedziane, to znaczy czy premiery jakieś zasygnalizowała, że będzie z projektu wydawniczego, czyli nie te gry własne, tylko projekt wydawniczy, no to aktualnie 4 są w toku. Mają zostać wydane w 2022, trzecim. 4, no tak, no i na to też czekamy. Tylko mówię, no to my omawialiśmy tylko produkcje własne, gdyż to stanowi 75% przychodów spółki. Do tej pory wydawnicze, no to 25%. Też pewnie przez to, że de facto mało tych gier do tej pory wydawała zewnętrzne. To był Moonlighter zewnętrzny, to był Children of Morta, czy tam South of Psycho, czy jak tam się nazywa, czy jak to się nazywało, ta sierpniowa gra. Tylko że ta sierpniowa gra, która została wydana, no to małym echem zostało to wszystko. Pyta się też jedno, też dostaliśmy pytanie w skrajnie negatywnym scenariuszu Czarny Łabędź, gdzie widzicie dołek na Asseco Poland. Czy masz, Pascal, wykres? Spojrzymy na ten wykres jeszcze raz w interwale miesięcznym oczywiście. No, myślę, że 50 zł to tutaj powinien się aktywować w scenariuszu. W takim skrajnym, jeszcze skrajniejszym.
Ale tutaj też czy opiera. czarny łaby, czy no dobrze, no ale też trzeba rozgraniczyć, czy czarny łaby jest w samej spółce, bo jak czarny samej spółce, no to w zależności od tego oczywiście, co Czy to za spółka, sytuacja będzie, czy że spółka na jeszcze w rynku. ogóle, czy spółka w ogóle jeszcze będzie zdolna, No ale istnieje, takie ale nie kontrolą de facto coś. główne takie wsparcie, no to 40 zł jest. Takie już, że będzie coś tam bardzo pesymistycznego, to moim zdaniem oczywiście to nie jestem wyrocznią. Ja uważam, że 50 zł powinno być to poziomem, gdzie popyt będzie się aktywował. Ja No osobiście, dobra, jeżeli. to możemy wymienimy główne po prostu wsparcia. Jest to 70 zł aktualnie. To Aktualnie jest taki bardzo ważne dołek, to wsparcie. jest taki dołek już niski. Więc z analizy technicznej faktycznie 70 zł, no to powinno być taka mocna podstawa. Jeżeli by się coś jeszcze bardziej negatywnego wydarzyło, no to wtedy, to tak jak Pascal mówi, 50-60. 40 zł, no to dla mnie to jest przy tej skali biznesu, przy osiąganych zyskach, 40 zł to by była bardzo, bardzo moim zdaniem dobra cena, że no. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć w spółce, żeby ona spadła Nie aż tak mogę nisko, naprawdę. bardziej mówić pozytywnie, gdyż my też nie jesteśmy od rekomendacji, o tak, więc muszę uważać na słowa. A powiem tak, Jednym tutaj słowem, miał. podsumowując, 70 zł to jest wsparcie, o tak. W Moim tym zdaniem to już jest miejscu ten dołek. marzec 2020, w tym miejscu 50 zł miało miejsce dołek. Więc tutaj, w tym miejscu też rynek zauważył, że jest dołek, gdyż tutaj jest opór, tu jest wsparcie, zmiana biegunów według analizy technicznej. Więc jeżeli tutaj to miało zostać wybite, to, no to jak Radek mówi, 40 zł, jasne, ale wątpię, żeby te 50 zł miało zostać wybite. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Nasdaq by musiał spaść na 7000 punktów chyba, a ogólnie musiałoby być naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie. Jest ogólnie nieciekawie, jasne, na całym świecie, ale no 50 zł to jest taki poziom Też trzeba podkreślić, że mamy już bardzo negatywny scenariusz, jeżeli chodzi o makroekonomię. No mamy inflację dużą w Polsce, wojna za granicą u naszego sąsiada. Więc jedyny bardziej taki większy scenariusz to teraz, no to po prostu wojna. No, Na jeżeli skalę miałoby do tego dojść, to tak. Światowo, bo jeżeli powiem wojna na skalę europejską, to wojny na skalę europejską raczej nie będzie. Jeżeli by doszło do europejskiej, to już będziemy mogli mówić o światowej. Więc dlatego mówię wojna na Mam skalę nadzieję, światową. To by że było nie będziemy musieli o tym gorszy dyskutować. scenariusz moim zdaniem. Mam nadzieję, że nie musimy o tym dyskutować, że do tego nie dojdzie i że zobaczymy się w pokojowych nastrojach na następnym webinarze. No, pesymistycznie trochę zakończyliśmy ten webinar, no ale teraz ostatni jeszcze slajd, bo więcej czasu na odpowiedzenie na pytania nie ma. My odsyłamy do GPW, a tak do czata i tam możecie zadawać nam pytania. A tutaj dziękujemy jak zawsze Links. Źle to powiedział Pascal, że jesteśmy związani z Linksem. To może trochę niestosownie, to znaczy złe słownictwo wybrane na samym początku webinaru. Po prostu my tutaj współpracujemy z Links, pomagają nam w prowadzeniu, przeprowadzaniu tych webinarów wszystkich. Dodałem później, że współpracujemy w tym zakresie, że przedstawiamy naszą wiedzę Bo my razem z z nikim Links. oczywiście, nie jesteśmy związani. W ramach podziękowania zawsze ten ostatni slajd robimy, bo to też dla Was pozytywna informacja, że będziecie mieć 50 euro na pokrycie prowizji handlowych, więc czemu nie mówić o tym, o tak. Więc jeszcze raz dziękujemy i widzimy się w takim razie na następnym webinarze. Piona. Do zobaczenia. Dzięki i cześć. Pa, pa.